69 229 osób według ubiegłorocznego spisu powszechnego mieszka w Suwałkach. Bilans urodzeń i zgonów za 2021 rok jest ujemny. A gdy porównamy wyniki spisów z 2011 roku i 2021 roku, okazuje się, że Suwałczan już ubywa. Na razie niewiele kilka osób, ale jednak. Wygląda więc na to, że próg 70 tysięcy mieszkańców jest dla stolicy Suwalszczyzny w sferze mrzonek. Ale nie ma wątpliwości co do tego, że jeśli chodzi o liczbę ludności, Suwałki są drugim po Stoku miastem województwa podlaskiego. Zawsze uznawana za miasto porównywalne pod względem wielkości Łomża, ma niespełna 61 tysięcy mieszkańców. Porównywalną z Suwałkami liczbę seniorów i około 2,5 tysiąca mniejszą populację, Mieszkańców w wieku przedprodukcyjnym. Oznacza to, że statystycznie jesteśmy znacznie młodsi niż mieszkańcy Łomży. W suwalskiej populacji dominują kobiety, których jest o 3000 więcej niż mężczyzn. Największą grupę ludności, ponad 42 tysiące, stanowią osoby w wieku produkcyjnym, ale wśród nich nieznacznie więcej jest przedstawicieli płci męskiej. Ta proporcja zupełnie inaczej wygląda, gdy spojrzymy na obliczania rachmistrzów w grupie określanej jako osoby w wieku przedprodukcyjnym. Tutaj dominują chłopcy, ale różnica jest znikoma, około 300 osób. Ogółem przedstawicieli dzieci i młodzieży mamy w subałkach niespełna 13 200 osób. Więcej jest seniorów, to niemal 14 000 osób. I tutaj już bardzo wyraźnie widać dominację płci 5. Pani jest ponad 9,5 tysiąca, panów natomiast tylko 4400. Ostatni ślad wyżu demograficznego widać w statystyce pod koniec minionego stulecia, wówczas gdy na świat przyszli dzisiejsi 24 29 latkowie jest ich w suwałkach około 4,5 tysiąca. Wcześniejsze okresy były jednak znacznie lepsze demograficznie. Na początku lat 80. ubiegłego wieku urodziło się ponad 6 tysięcy obecnych suwałczan. W latach 86-90 lokują się daty urodzeń kolejnych. Dużej grupy dzisiejszych 30-34-latków. Później z każdym rokiem było już tylko gorzej. 58 tysięcy osób liczy grupa mieszkańców miasta, która przekroczyła 15 rok życia. Kawalerowie i panny to 17 tysięcy osób. Natomiast osoby będące w związkach małżeńskich to niemal 30 tysięcy suwałczan. Sporą grupę, liczącą 4300 osób, stanowią wdowy i wdowcy, ale znacznie więcej jest rozwiedzionych. Na rozwiązanie małżeństwa zdecydowało się bowiem aż 6 tysięcy mieszkańców. Zaskakująco dużo jest w subałkach mieszkań, jak obliczono na podstawie ankiet spisowych w niespełna 70 tysięcznych subałkach mamy aż 27,5 tysiąca lokali mieszkalnych, a to oznacza, że na każde statystyczne mieszkanie przypada mniej niż 3 osoby i ta liczba się nie zmienia szczególnie mocno, nawet jeśli uwzględnimy, że ponad 1700 lokali mieszkalnych stoi. postig